kilku miejscach obchodzili dziś Święto Niepodległości mieszkańcy Suwałk. Tradycyjnie już w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra odbyła się msza święta za ojczyznę. Później zebrani udali się na cmentarz przy ulicy Bakałarzewskiej, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Były też okolicznościowe wystąpienia. Głos zabrali Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk oraz suwalscy parlamentarzyści Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński. Wszyscy mówili o Polsce, patriotyzmie i obowiązkach wobec ojczyzny. Trzeba pamiętać, że wolna ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale i wielki obowiązek. Obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych i dzisiejszej młodzieży mniej popularnych. O patriotyzmie, polskości, bohaterach narodowych, walce w obronie ojczyzny. Proszę Państwa, dorobek naszego państwa dwóch ostatnich dekad pokazuje, że tylko w wolnej i suwerennej ojczyźnie jest możliwy rozwój. Życzę, żeby w naszych sercach, w naszych umysłach żyła Polska tak jak w pokoleniach poprzednich. I zróbmy wszystko, aby Polska była Polską. Inną propozycję na spędzenie Święta Niepodległości przygotowało Muzeum Okręgowe w Suwałkach. We współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Suwałki placówka zorganizowała żywą lekcję historii. W siedzibie muzeum można było wstąpić do Polskiej Organizacji Wojskowej, przejść przeszkolenie wojskowe czy spotkać działaczy niepodległościowych i Józefa Piłsudskiego, który gościł w Suwałkach 12 i 13 września 1919 roku. Spotkanie przyciągnęło całe rodziny. Jesteście teraz Państwo na punkcie werbunkowym 41. Pułku Strzelców Suwalskich. Prosimy werbunek, niedługo droga na Kijów. Szkolimy rekrutów, przyjmujemy w poczet naszego suwalskiego pułku, jednego z najsławniejszych pułków piechoty II Rzeczpospolitej. A tak poza zabawą staramy się przybliżyć historię regionu naszych wojsk i tego, co się działo w listopadzie i później w II Rzeczpospolitej. Wrażnie wygląda, pan tu tak krzyczy? Jak to oficer? Dzieci i młodzież świętowali w szkole podstawowej numer 11, gdzie klub Jawena Hańcza zorganizował szachowy turniej Święta Niepodległości. Zawody potrwają 3 dni. Nad całością czuwa Mikołaj Bura, wiceprezes klubu. Mamy turniej szachowy Święta Niepodległości, czyli dla uczczenia 93. rocznicy odzyskania niepodległości i jednocześnie jakby spędzenie czasu wolnego w trochę innej formie niż normalnie. Taką nietypową formę uczczenia święta wybrało kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców. Jak mówią, szachowe zmagania są zdecydowanie ciekawsze od oficjalnych wystąpień przedstawicieli władz. Wolałbym grać w szachy, bo to ciekawsze.